Muzyczne wydarzenie przyciągnęło tłumy. Wielu chciało po raz pierwszy usłyszeć brzmienie nowego instrumentu. Organy to orkiestra, a organista to dyrygent, mówi wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu, który będzie też uczył w Pile. Organy to król instrumentu, najważniejszy instrument wśród wszystkich, mający największe możliwości brzmieniowe, różnorodny od brzmienia fletów, po brzmienia instrumentów orkiestrowych, dętych, blaszanych, po instrumenty smyczkowe, które również są w brzmieniu organów. Zainteresowanie tym kierunkiem było bardzo duże i nie tylko dlatego, że na rynku pracy brakuje organistów. Ale wielu muzyków chciało wypróbować swoje umiejętności na tym trudnym instrumencie. Na razie szkoła mogła przyjąć tylko 8 uczniów. W tej chwili testujemy technicznie możliwości, właściwie praktyczne możliwości naszej szkoły, dlatego że organy stoją w sali koncertowej, a wiadomo, sala koncertowa to fortepian, a w naszym przypadku jeszcze rozwiązania techniczne tej sali koncertowej, ponieważ na zapleczu mamy klasę perkusji, więc musimy to wszystko sprawdzić sobie w tym roku, jak to będzie funkcjonowało. I jeśli nie będzie kolizji, to w przyszłym roku klasa może się powiększyć.